Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony no, oczywiście znowu Logopada i w nas kolejnym odcinku z LoL'a. Dzisiaj oczywiście wracamy z poradniczkami, bo mam nadzieję, że Lito nareszcie się uspokoił, jeśli chodzi o te patche co tydzień i zmianę mety całą. Więc po prostu mogę zacząć znowu nagrywać poradniki, nie? Bo wcześniej nagrywanie poradników nie miało aż tak dużego sensu, ponieważ no, po tygodniu wchodził patch i albo coś robił z tą postacią, do której chciałem nagrać poradnik, albo w ogóle ogólnie coś zmieniali, nie? I trzeba o tą postać inaczej grać, więc wybaczcie, że nie tak długo nie było poradników. Mam nadzieję, że teraz sobie bez problemu do tego wrócimy. I dzisiaj Tristanka, bez zbędnego gadania. Omówimy sobie teamy, potem przejdziemy do Tristanki, do run i do masterek. Nie wiem, mógłbym wam to ciąć, ale nie wiem, czy to będzie miało sens jakiś. Możecie mi napisać w komentarzu, w jakiej formie chcecie poradniki. Ja mógłbym to powycinać, albo nie wiem, jakieś filmy, albo postkomentarz dogrywać do moich gier, lub coś takiego, jakiś komentarz i tak dalej. No ale zobaczymy. Na topie u nich jest Lissandra, na midzie jest Mazahar, na bocie jest Lucian z Vel'Koz'em, w dżungli Rengar, u nas w dżungli jest Lee Sin, ze mną na bocie jest Thresh, na midzie jest Ahri, na topie też jest Rengar. Czyli dwa Rengary w tej grze. Oczywiście pomożemy tutaj. Co do samej Tristany, AD Carry jeden z mocniejszych teraz. Teraz jest taka meta, jeśli chodzi o AD Carry na Hyper Carry. Czyli tacy, którzy w late game będą dużo więcej robić niż normalnie. Oczywiście to jest normalna sprawa, bo taki AD Carry jest po prostu dużo lepszy, nie? Niedawno była taka meta właśnie na takich AD Carry, którzy może bardziej byli w illi, lepsi można powiedzieć. Teraz coś to trochę zmieniło. Nie uderzę już jej. Co do masterek, no to są typowe masterki 21. No, bije mnie tutaj trochę ten Lucian. 21-9-0, tutaj nie ma nic do gadania w ogóle. Muszę tak się bardziej skupić, żeby unikać tego Vel'Koza, bo on trochę bije. Mimo wszystko to jest Vel'Koz, który bije troszeczkę. Co do run, typowe też. No tak, umrę chyba od bomby. Okej, okay, ładnie frag wpadł, ładnie skukował, trzeba pochwalić. Tylko drugiego nie miałem i się bałem, czy jeszcze w Luciana nie skoczy, ale po prostu nie miałem drugiego, więc nie chciałem. O kurde. No to jest po kolegu chyba. Zajebiście. Bardzo ładnie Thresh gra, podoba mi się. Z takim można grać. Supportikiem, nie? Lucian też chciał wykorzystać to, że tam drugi wbił, ale widzieliście, że to się przeciw niemu. Tak powiedzmy, a jestem Tristaną, zaraz przejdziemy do skilli też, bo powinienem to szybciej powiedzieć. Z faktu, że jestem Tristaną, to mam bardzo przyjemny push, że tak powiem, i mogę się skupić, żeby... I możemy bardzo szybko spuszczać linię, nie? Normalna sprawa. Jakoś się wygadać nie umiem, sorry. Pierwszy odcinek dzisiaj, umyłem się, stwierdziłem, że sobie coś nagram. Marzyłem poradnik do Tristanki zagrać. Tristana jest nawet mocna na linii, nie? TE jest okej. Dzięki Q mamy duży atak speed, a ciężko jest tak naprawdę się z nią dobrze wymienić, żeby wyjść na plus. To jest ten problem. Nie wiem w sumie, czy buta nie kupić. Chciałbym podkę jedną przynajmniej, ale dobra, nie będziemy... Poczekamy na jedną podkę. Teraz jak będziemy wracać, to wam powiem co do Quintu, raczej co do runek. Oczywiście runki czerwone AD, ja mam tam dwie włożone pod penę i jedną w skrytem, żeby mieć ten 1% szansy, bo czasami może wejść na linii i może wam to wygrać grę. Kilka razy już tak miałem, więc polecam i aż tak to nie boli. Quinty AD, można też pod atak speed grać, chociaż nie wiem, czy jest aż tak super potrzebne. Chociaż fajnie sobie tą bombę nastakować, nie? Ale i tak to jest ciężkie na początku gry. W lejcie dopiero tą bombę możemy nastakować dużo razy. Co do jeszcze... Do żółtych to oczywiście mamy armor. O, dostałem egzausta, ale chyba i tak dam radę. O, no zajebiście. Szkoda, że on mi wziął killa, ale okej, okay, niech będzie. Czyli niebieskie Magic Resist, żółte mam armor z HP wymieszane. Nie, nie, za dużo jest minionów, za dużo też jest minionów. Żebyście coś tam mógł się bić, bo te miniony biją na początku. W sumie mogę mu to zostawić. Mógłby pingować też, co chcę dobić, nie? Byłoby dużo łatwiej mi i jemu. Niebieskie, a powiedziałem wszystkie? Wszystkie powiedziałem. Co do speli od Tristany, oczywiście pasyw, bardzo fajny. Zwiększa nam co level zasięg. Mamy po prostu większy atak basiców naszych, co jest bardzo spoko, dlatego ta Tristana dobrze się skaluje w late game'ie. To jest już taki pierwszy jej atut. Q, to mamy oczywiście przyspieszenie sobie atak speedu na 5 sekund, z tego co pamiętam.
Też bardzo przyjemne, jeśli chcemy wystakować naszą bombę. W, tu mamy skok oczywiście. O, złapał go. Okej, okay, i wyskakujemy. To jest właśnie W. W się resetuje na killach, więc możemy czasami sobie spokojnie wskoczyć jako AD Carry. Co normalnie może jest dziwne. Ale jako AD Carry możemy sobie skoczyć, jak wiemy, że coś zabijemy szybko i zdążymy wyskoczyć. Bo to trochę animacji ma tego skoku, ale... Bez problemu można dać radę. Skukujesz? A, prawie wykło. Dobra, idzie bardzo przyjemnie. Weź sobie katapultkę. Oczywiście dajemy katapultkę swojemu supportowi, niech ma. No nic nie kupię, ciekawego, nie wiem czy chcę wrócić. Coś jeszcze o Tristance? A jeszcze o E nie powiedziałem. E to jest oczywiście bomba, którą widzieliście już bardzo dobrze. Miałem wam okazję zaprezentować. Rzucamy ją albo na przeciwnika, albo na wieżę. I stakujemy ją. Im więcej razy uderzymy w kolesia, na który ma na sobie bombę, tym bardziej go to zaboli. Maksymalnie 4 ataki z tego co pamiętam, albo 5. 4 i 5 już wybuchają automatycznie, ale przy 4 jest maksymalny damage, jeśli się nie mylę. A mam nadzieję, że się nie mylę. Co sobie kupimy? No tak trochę jesteśmy w takiej teraz, nie dupie chciałbym to powiedzieć, ale za bardzo nie wiem co zbudować. Może złożymy sobie już pod tego, tak, jednego do rana. Trochę opóźnię sobie... trochę sobie mogę opóźnić z tym Infinite Edge'a, ale to nie jest aż taki problem, myślę. Jak kryt wsiądzie, bo przy 10% tak jest szansa, więc jest bardzo dobrze. A ten item tak raczej byśmy składali po Infinite, ponieważ pomaga nam bardzo dobrze. No taki moment miałem, że nie miałem co kupić za bardzo. Mógłbym jeszcze kupić Brutalizera, ale już niech tak zostanie. I tak mam dalej przewagę nad tym Lucianem, więc spoko. A jak wbiję szósty, bo jeszcze nie powiedziałem o ulti. Ulti to jest po prostu direct damage. Kogoś za magic damage bijemy i możemy kogoś bardzo ładnie zniknąć, bo na pierwszym bije 300 i potem coraz więcej co kolejny upgrade, więc naprawdę ulti tu widzicie 300 damage'a w coś. Jeszcze możemy kogoś odrzucić, to jest bardzo spoko, jeśli coś nam stoi na ryju, nie wiem, jakiś Olaf, Kha'Zix, no, po prostu jakiś assassin, nie? To możemy go spokojnie odrzucić, to jest dlatego bardzo fajne. Dlatego Tristana jest taka bardzo mocna, jest 2-12 dla nas. Więc nie wiem, czy ja będę w stanie wam pokazać late game Tristany. Jak nie, to najwyżej wam dogram ją jeszcze. Bo chciałbym ją pokazać w late game, nie? Nam dobrze poszło na linii, bo fakt, może pójść dobrze na linii, bo ta bomba bije, jak jest wystakowana. Widzieliście, że ten Vel'Koz raczej... No zebrał więcej od wieży, ale ta bomba go też ładnie dobiła. Tam po healu od tego Lucianka. Ja też już mam heala, oni też mają chyba... Nie mają, nie ma exhausta teraz. Dobra, jest po koledze. Nie mam. Nie fajnie, nie fajnie. Niech go bomba zabije. Takie bijemy. Jak ona wybucha długo, strasznie długo. Ale to jest zawsze. Zawsze się dobrze czujecie, jak coś takiego się stanie. Oczywiście, jeszcze o tej stanie wspomniałem. Pasywnie, za każdym razem, jak dobijecie miniona, to wybucha. Wybucha tak, jakby go rozrywa, można powiedzieć, od środka. I zadaje damage obszarowy. Idzie Rengar, ma szósty. Nie mam ulta, ale dobra. Nie chce się ze mną bić, może nie ma ulta. No okej, jest bardzo dobrze. A ja bym sobie jeszcze został jedną linię. Chociaż możemy też sprzedać do rana. Ale jak ładnie tą linię wyczyścimy, to... No, oczywiście jak mówię, że ładnie wyczyścimy, to muszę sfejlić miniona. Dobra, sobie wrócę po BFK. Czy jeszcze jedna linia? Myślę, że mogę wrócić. Sprzedam poty i będzie. Mam nadzieję, że mi tu Vel'Koz nie przeszkodzi. Nie, chyba będzie miły Vel'Koz. No, miły pan Vel'Koz. Nam idzie ten Mazar, coś walczy, widzę. Co mam jeszcze mogę powiedzieć o Tristanie? No, na linii bardzo fajnie właśnie działa z takimi czempionami, którzy... przytrzymą mam kogoś w miejscu. Nie no, większość AD Carry, można powiedzieć, tak dobrze sobie z nimi współpracuje. Z Thresh'em szczególnie, no bo mamy czas, żeby wystakować sobie tą bombę na jakimś, nie? Bo tym więcej razy kogoś uderzymy, jak ma tam sobie tą bombę, tym bardziej więcej damage'a mu zadamy. I naprawdę ciężko się jest strajdować z Tristaną. Cholernie ciężko na linii. Więc to na linii ją utrzymuje przy życiu. Na szóstym bez problemu może kogoś zniukować.
Nawet jeśli musi poczekać na tą bombę, to może kogoś odrzucić ultem i ta bomba już tam wybuchnie na boku i wybuchnie na boku i zazwyczaj kogoś dobije ta bomba już tykająca. Jeśli nie zdążymy nastakować, a musimy uciekać, nie? To jest normalne. Znaczy normalna sytuacja po prostu. On chyba sobie dobierze, tak. Trzeba pamiętać o tym, że dawać ten hajs. Chociaż mógł pingować ten trash, to zawsze pomaga. No tu nie piekło mu. Dalej myślę, że jestem w stanie pokonać tego Lucjana. Bo jestem do przodu po prostu kolejnie. To taka mała bombka, zobaczcie ile mu zada już. Niestety egzał znowu. Ojej. No nie wiem co zrobić za bardzo. Dobra, tak zrobię, go bomba dobije. No było to close bardzo. Że tak powiem. Chciałem, myślałem, że ta animacja ult jednak się załączy. Jednak się nie załączyło, przepraszam. To był taki, może mój mały, nie misplay, ale mogłem to lepiej zrobić. No i za plecki. I żegnamy pana. Bardzo fajnie ta stanka z treszem działa. Podoba mi się. Wieża i tak się chyba zrobi. A, bo się, nie możemy ją dobić. Ja bym zrobił tą wieżę, chodź teraz, zaryzykujemy, zrobimy ją. A nie, mam many na E, okej. Okay. Dobra, i tak się zrobi. Czy powinno wybuchnąć do końca, dokładnie. Te strasznie dużo bije te wieże. A Rengar był na topie od nich, więc mogę sobie na to pozwolić. Mazahar teraz zniknął, ale myślę, że zdążę się zewakuować. No, tutaj też nie przewidział, że wybuchnie niestety. Manożerna jest Tristana, to jest fakt. Kunie kosztuje many co prawda, ale w te skoki, jak dostajecie resety, to trochę tej many musi wam zejść, nie? Bez super, no ładnie grasz też, ładnie. Nie ma co, znaczy no nie mogę mu tego oczywiście podważyć tego co napisał, bo gra dobrze. Oczywiście jak zwykle zapomniałem dać czat do góry. No sorry, no kamerka zapomnie, znaczy ten czat się resetuje, ja go zawsze daję do góry i myślę, że on po prostu wróci na to miejsce gdzie był. Znaczy wraca na miejsce gdzie był, a powinien zostać tam gdzie ja go chcę dać, ale co grać to resetuje niestety, bo kamerka w lewym dolnym rogu tam jest chyba najbardziej optymalnie dla was, tak mi się wydaje. Pomogę tutaj Lee Sinowi. Nie, nie chciałem tego ugrać, chciałem mu pomóc. No już mam przewagę nad Lucianem, bardzo sporą nawet można powiedzieć. Mógłbym teraz w sumie w niego skoczyć już, nie wiem, po prostu go zabić. Oczywiście co do buildu, o ważnej rzeczy nie wspomniałem. Build oczywiście Infinite. Potem zazwyczaj Static albo Phantom, to zależy już od was. Potem jak chcecie to Lifesteal. Chyba, że enemy team ma dużo armora, to Last Whisper, chociaż Lifesteal się na pewno by przydał. Z Lifesteala są dwie szkoły, tak naprawdę. Dobra, on już samo tej bomby wybuchnie. Można go zostawić. Zresztą tak do przodu jestem z damage'em, że nic mi nie zrobi ten Vel'Koz. Po prostu wysnowbolowałem, nie? Nie ma tu nic więcej do gadania. Lucjana też myślę, że mogę... skoczyć, oczywiście nie podwierzę, już bez przesady. Bo nie mam tak dobrego attack speedu, żeby jeszcze pod wieżą skakać. A, nie wiedziałem, że odrzucenia bomby też wieża was od razu. O! Bardzo ładnie. Dostał kryta i bombę jedną ode mnie i pół HP mu to zdjęło. No bo kryt tam wszedł, nie? Z Infinita te kryty to zawsze bolą. Jeszcze treszyk ładnie słukował. No tak będą przychodzić nam teraz pojedynczo, widzę. Nie wiem, to się aż smutne robi trochę. Nie wiem, wchodzą po prostu. O, jeszcze ten znak nam pokazuje, że jest Vel'Kozem dobrym. No bardzo dobry Vel'Koz. Co do buildu, nie skończyłem. Last Whisper, zazwyczaj jednak chcemy ten lifesteal i tu są też dwie szkoły. Ja jednak, ja oczywiście wolę, to jest moja opinia, że wolę botka, bo ten attack speed się przydaje. I botk jest też ogólnie dobry, nie? I często właśnie jak raczej AD carry, to mam ktoś na mordzie stanie albo coś takiego, więc... No nie wiem. Myślałem, że ją zdążę skillać, ale nie miałem range'a niestety, więc... Nie było za to na... Nie było szansy na pewno za to. Widzicie jak ta bomba... Jak w ogóle znikają te wieże przy Tristanie. Więc do tym jakichś teamów, które są tak powiedzmy... kurwa range'a nie miałem, żeby mi heal'a dać. Jezu, on ma znowu tego egzausta, serio? Ja sobie odskoczę. No zostaw mnie. Co ja ci zrobiłem?
Jezu, się streszował do mnie. No dobra, to spaliła flesza. No ten egzos tego Velkoza, to jednak boli. Take the lantern. No wtedy właśnie bym wszedł w Lissandrę prosto, więc nie wiem, czy ten lantern coś by mi pomógł. Lissandra się do tego warda tam teleportowała. Nie, znaczy tego, nie wiem, czy to mogłem jakoś lepiej tutaj zrobić. No wziąłbym lanternę, ale tak czy siak miałem tego egzosta. A chciałem po prostu resety zdobyć na Velkozie. I teraz przepisany ostatni item, bo jak macie już 4, czyli Infinita tego Statika albo Fantoma, na Swisperka, buty ulepszone oczywiście i Botka albo BT, to możecie tam walnąć, nie wiem, jak chcecie, jak jesteście tacy hardcary, który na tylko na damage nastawiony, to oczywiście można BT złożyć kolejne, albo Fantoma, albo można też Statika sprzedać na Fantoma, to już takie też. Ale zazwyczaj nam jakiś Gaia jest lepszy albo Banshee, ale to zależy na co gracie, nie? Nie ma zawsze jednego prawilnego buildu, tylko zależy na co grać. Chyba, że na Yasuo zawsze tego Infinita składacie, nie? Ze statykiem i z runami, wtedy macie 100% kryta. Znaczy kiedyś mieliście, teraz będziecie mieli 98 chyba. Coś takiego, albo 90, nie jestem pewny. Jak widzicie, lane clear, czy wave clear, tak to trzeba powiedzieć, nie lane clear. Macie bardzo fajny na tym stanie. 10-1 jest, nie wiem. Fajnie, że może, no nie wiem, czy się nie poddadzą, bo teraz trochę może wrócili do gry, ale boję się, że się poddadzą za 3 minuty, więc chcę wam jak najwięcej z tej strony pokazać. Oczywiście jak mamy atak speed już chory, w tym przypadku już jest ok, mamy 1-0 normalnie podczas włączenia Q. Dobra, raczej wybuchniesz. To jest tak smutne, cool guys don't look like explosion, można powiedzieć. Trochę mi szkoda tego Lee Sinka jest, znaczy tego Lee. Chciałem go tu trafić, ale to na końcu jest Mazahar. Ale mogę wieżę mu zniszczyć w sekundę. Bo ta wieża szybko wybuchnie. Bardzo szybko nam można powiedzieć. O, nie trafił. To się nie zdarza często temu Thrashowi. Ari agresywnie. Nie wiem, czy zginie, chyba nie. Jeszcze jeden. A, zginął. No to ładnie to bomba uderzyła, tylko raz ją uderzyłem, to warto wspomnieć, ale mamy jakieś 300 AP. Więc... I ten damage z wieży, patrzcie, on teraz wybuchnie i walnie tą Lissandrę też, więc... O tym warto pamiętać. O, a to ja się zemszczę na ciebie. No nie, no nie. Ale też zginęła, więc okej, okay. Rzuciłem basica i ulti w jednym momencie, to jest bardzo fajne też na tej stronie. No, mogła siebie zlutować, bardziej się spodziewałem, że mnie zlutuje, ale... Myślałem, że zdąży ją ubić, ale ta Lissandra nie gra aż tak źle, więc... Mogło mi się to nie powieść. W sumie co chcemy złożyć? Ale w sumie dalej nie wiem, ja bym botka złożył. Zrobimy Kutlasa i buty zupgrade'ujemy. A, zabraknie nam. To sprzedamy jednego do rana, jak już mamy tego Kutlasa, to już nie potrzebne są dwa do rany do lifesteal. Na przykład dwa do rany, 3-3 to już jest Kutlas, nie? Prawie. To jest trochę więcej niż Kutlas 3 do rany. O tym warto wspomnieć. O, no smoku jest walka. W ogóle zrobili tego smoka, no to ładnie. O kurwa, ten Rengar. Co on z nimi robi? On 9 killi ma, no okej. Okay. To nie tylko ja tutaj jestem sfidowany, widzę. Jezus, ten Rengar ich zjada po prostu. No nie fajnie, spodziewałem się, że będzie jakaś bardziej wyrównana gra, no to jest normal, nie? Normal z diamentami, bo takie mamy MMR, więc jeśli ktoś by się kłócił o to, że to jest normal, to warto pamiętać, że normale mają swoje MMR, nie? Jak macie dużo normali chyba wygranych, tak to powinno działać. Chyba zrzuca na ludzi też, to mają dużo normali wygranych, a tacy zazwyczaj będą w dobrych rangach, nie? Więc to jest normalna sprawa. Ale stomp robimy nieziemski, to prawda. Proszę wybuchnąć. A, nie mam asysty, to nie odskoczę. No, to jest czasami ten problem, że tej asysty nie dostaniecie, to nie odskoczycie, nie? No, nie wiem, czy zginie. A, Zo nie ma. Jeszcze ma ulta pewnie. A, mogę ją uleczyć. Moja wina trochę. Znaczy, powinienem ją nawet uleczyć, tak powiem. Nie no, Mazahar ma ulta, więc... Biegnij, biegnij! Ale bomba pięknie. I jebło. O, to już jest rzeźnia bardziej. No szkoda, że nie ma wyrównanej gry.
Ale pokazałam na linii przynajmniej ją, nie? O kurczę, jak tu jebło wszystko. Wybuchy, pościgi, ale nie poddają się ziomeczki. To może jeszcze walka będzie. Ja bym sobie po blue poszedł, bo jak mówiłem, jest manożerna i stana. W sumie logiczne, jak skaczecie cały czas. To wy może nie jest drogie, ale go używacie co chwilę skacząc, bo resetują wam się spele i tak dalej. Tristana zawsze była postacią, którą po prostu stało się z tyłu, nie? I jeśli walka, jeśli teamfight poszedł po waszej myśli, to po prostu, że tak powiem, usuwaliście, nie? Robiliście takie, nie wiem, clean-up squad, można powiedzieć, Tristana. Właśnie skacze i dobija. Właśnie dlatego ją tak często teraz widzimy w tych LCS-ach. Wcześniej była zbyt OP, bo ten range był jeszcze większy, z tego co pamiętam, na 18. I po prostu nie było szans, żeby do niej dojść, nie? Miała największy range wtedy w całej grze, chyba jako AD carry, jeśli nie ogólnie. No, więc musieli ją zmienić. Dostała reworka. No i to mi się podoba, fajne jest. Na linii nie jest też jakieś najgorsze, chociaż wybucha dosyć długo. Jak potrzebujemy, żeby wybuchło, to czasami no nie zdążymy, nie? Bo na początku jest strasznie ciężko z małym attack speedem, żeby ta bomba wybuchła. Wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję. Na botkę trochę brakuje. Byśmy sprzedali do ranka, to byśmy musieli poczekać chwilkę. Chyba tak zrobimy. Bot bardzo dużo nam da. Znaczy dałby nam bardzo dużo, jeśli ta gra byłaby równana, byśmy mieli na przykład Jengara, nie? To byśmy byli w stanie użyć tego. Wiem, że to normalnie, jeśli jesteśmy na full range'u, tego botka nie użyjemy. Ale zawsze jak gramy AD carry, to ktoś w enemy teamie chce się nas pozbyć. I to zawsze jest jakiś asasyn, na przykład w tym wypadku powinien to być Rengar. Nawet Lissandra, która też w mele wchodzi was, nie? Ze swojego E, więc... I ten bot się czasami przydaje do kajtowania. O Jezus, Jezus, nie wiem, coś mi tak jakoś... Panie wzięło, ale odcinek zacny na razie, mi się podoba. Dobry, trash jest, można pograć sobie, bez żadnych jakichś nerwów. Trochę stomp, to też jest, nie jest tak, że ja się jakoś cieszę z tej gry, jestem zadowolony, bo na linii nam poszło niby dobrze. A tak jak możecie mi wierzyć, z ręką na sercu możecie sprawić, że w naszym teamie i w enemy są diamenty, więc... No, on mnie może właśnie... A, mnie może kurwa wyssać. No z Mazarem jest ciężko ogólnie 1 na 1 wygrać. Całym ultem mi się jest zadał, to ładnie. Posiadając tylko Roa i Blasting Wanda. No, to jest też... Squishowatość AD Carry, że tak powiem. O! Panie Welko, co się panu stało? Czemu ma pan 10 HP i zrobił pan dubla? Ciekawe. Nie wiem, pan Velkos zabił dwóch. Nadal nie rozumiem, jak to mógł zrobić, grając na Thresha, który może mu przerwać ulta i tak dalej, na Arię sfidowaną. Diamond versus Plat. Nie wiem, o co Marzarowi chodzi. U niego też, z tego co pamiętam, Diamondem jest ten Velkos chyba. I Lucian? Wiem, są jakieś platyny, nie wszyscy są Diamondzie, ale... Diamondy, ale to też, no, powinien jakiś poziom reprezentować. U mnie na przykład ten Thresh jest goldem, z tego co patrzyłem. Więc propsy dla niego, że tak ładnie gra, nie? Ale się kłócą, hate range sobie poczytamy. No właśnie, to jest normal, nie wiem, to już ludzie tak dupę spinają. Ja mam nadzieję, że wam pokazałem tą Tristankę z jak najlepszej strony, że ma ten damage, ma to jebnięcie. A, tak speed, nie? Nie mogę, znaczy... Chciałbym wam zrobić jakieś rozpierdol, ale ciężko mi będzie skoczyć w nich. Tak jakby pierwszy, bo jest ten Mazar i ta Lissandra, to trochę przeszkadza. Mimo wszystko to trochę przeszkadza. Musiałem poczekać, aż Lissandra i Mazar zużyją ulta, więc wtedy jestem bezpieczny w miarę. Tu mi jakąś może pułapkę spróbował zrobić. O, nie muszę skakać, sobie wezmę lanterna. No ale ten Lucian umiera w sekundę. O, Ari się zdenerwowała trochę. Oj, 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 oj. No trochę mnie biją koledzy. Ale spoko, jeszcze mam tą. Tu, 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 tu. O, Rengar idzie, on tak nie skakał. Boże, ten Rengar z nimi robi. Rengar jeszcze więcej ode mnie bije, no ale jest Rengarem, więc...
możemy mu na to pozwolić. Co z takich ciekawostek, nie można na inhibitory rzucić. Tylko na wieżę. Bez problemu tą wieżę zrobię, ale fajnie jakby Lissina, bo też tankował. Ta bomba jebnie to. O, poddali się. No nic, mam nadzieję, że udałoby mi się pokazać wam Tristankę. Szkoda, że nie doszedłem do tego late game'u i nie było jakichś lepszych teamfightów, no ja nie wybierałem tutaj tej gry, nie wiedziałem, że się tak potoczy, że aż taki stomp będzie. Chyba zrobiliśmy 20 killi, więc myślę, że średnia wyrobiona, że tak powiem. Co do buildu, no teraz brakuje tylko Last Whispera do szczęścia, potem można kupić Fantoma i jest też cacy po prostu, nie, bo mamy na Q 2,5 attack speeda, chyba powinniśmy mieć, nie pamiętam teraz dokładnie, ale po włączeniu Q mamy max attack speed na pewno. Więc Tristana, bardzo fajna postać. Tak jak mówię, dochodzimy do tego momentu, gdzie są teamfighty, stoimy jak najbardziej z tyłu, bo niestety ten nasze W trochę cast time'u ma i można nas obić podczas tego skoku, więc na to trzeba uważać. Nie jest to taki instant dash jak ma Lucian albo Graves, ale za to dalej leci i się resetuje podczas asyst lub killi, więc to jest bardzo ważne. No i po prostu, jeśli teamfight idzie po naszej myśli i mamy tą pewność siebie, że zdobędziemy te resety, to możemy czasami skoczyć, nie, i kogoś zniukować, bo Tristanom to nie jest aż takie trudne. Pomimo tego, że jesteśmy AD, to te ulti, sam ten base damage, który jest ulti, czyli 300, jeśli się nie mylę, to na drugim 400, na trzecim 500 albo 600, to jest naprawdę spory damage i możemy zniukować jakiegoś tam IP carry na midzie, który jest taki leciutko ubrany, taką Ahri choćby, jeśli oczywiście, tak tylko mówię, albo enemy AD carry, więc ciężko jest na pewno taką Tristaną 1 na 1 i ciężko jest też na linii się z nią tradować przez tą bombę, bo nie możemy, tym dłużej się nie będziemy tradować, tym gorzej dla nas, bo po prostu ta bomba, tym bardziej bierzemy na mordę, tym jest gorzej. Tak sobie teraz nie myślę, czy nie lepiej z tych run pod attack speed zmienić na Tristankę, ale musiałbym pomyśleć, musiałbym poeksperymentować. Taka Tristana mi się najbardziej podoba, jest to jeden z lepszych AD carry na pewno na ten moment. Mam nadzieję, że jej nie znerfią, bo wkurwiłbym się po nagraniu poradnika do niej. I chyba wszystko omówiłem, nie? Jeśli macie jakieś pytania, możecie pisać w komentarzu poniżej, pamiętajcie o lajkach, bo to bardzo motywuje. No i nic, zapraszam was na kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć!